Cześć, siemano, jestem Ghost, jest to kolejny odcinek kariery Sampdorią. Mamy przed sobą ofertę za Barreto. Myślę, że za chwilę przejdziemy do negocjacji, ale zobaczcie, ważna kwestia, 26 500 euro kosztuje tygodniowa pensja tego zawodnika, więc myślę, że on odciąży znacząco nasz budżet na pensję. Możemy innym zawodnikom dać trochę więcej albo jakiegoś sprowadzić, bo ten zawodnik i tak nie gra ważnej roli w naszym zespole. 34 lata, więc myślę, że nie ma już przyszłości i zaproponujemy oczywiście nową kwotę, bo będziemy chcieli trochę więcej od nich uzyskać. Nie wiem, czy się zgodzą. Zacznijmy może od takiej kwoty. Czy ich będzie... No dobra, odrzucili, więc trochę przeholowałem. Okej, więc musimy ogarnąć skład, bo De Frel kontuzja, to pamiętamy. Kownacki jest w formie, więc on zacznie te spotkanie. Tutaj nowy nabytek zacznie na ławce rezerwowych. Tak, chcemy kontynuować. Zagramy teraz spotkanie z Levante, to jest nadal ten puchar, już półfinał jest. Stroje czarne tu widzę, takie mi pasują. No i wyjdziemy, zagramy, zobaczymy, jak się zaprezentujemy. Teraz Levante rozgrywa na mojej połowie, już są w polu karnym. Uderzenie na bramkę, Audero. Muru. Teraz będzie sytuacja strzelecka, no i piłka ląduje w siatce. Szybkie podania i zdobywamy bramkę. Znów ta cieszynka śmieszna. Nie, muszę jakieś odblokować. Zawsze było do odblokowywania jakieś fajne cieszynki. Ja tu ciągle jakoś naciskam, że ta cieszynka się robi. Ale tutaj Saponara ładnie uderza na bramkę rywali i prowadzimy w tym spotkaniu. Kownacki. Gaston. Kownacki będzie uderzał z daleka. Kownacki zakręci. No, że to nie wpadło, no to jestem zdziwiony. Naprawdę miałby piękną bramkę nasz zawodnik. Ale szkoda, że to się nie wkręciło. Saponara, czy znów będzie uderzał? Nie, podaje do Kownackiego. Tutaj dostał piłkę, a Kownacki nie tak chciał to zrobić. No i piłka z rzutu rocznego w pole karne. Tutaj Tonelli z Garniet będzie uderzał. Tonelli i poprzeczka i bramkarz pewnie złapie. Kurczę, to mogła też być piękna bramka. No i teraz akcja Levante, dośrodkowanie, Audero. Quagliarella. On niewidoczny w tym spotkaniu, ale czy znów będziemy próbować szansy z daleka? Nie tym razem, chociaż jeszcze raz idzie piłka, no i obijamy poprzeczkę po raz drugi w tym spotkaniu. Ojej. No to im wyszło. Ja tutaj praktycznie wymieniłem 5-6 zawodników. Chyba 5. Bo mówię, zagram w drugiej połowie innym składem. Wiadomo, mecz towarzyski. No w tym pucharze, co prawda. Więc dałem szansę teraz innym zawodnikom, no ale tutaj od razu brameczkę tracę. I to jaką bramkę. Ale mu tu naszła z pierwszej piłki. No i świetna bramka. I kolejna akcja Levante. Piłka w pole karne, no i czy ktoś to zamknie? No tak. Dostali na pewno w przerwie mocne i dobre kazanie i skuteczne przede wszystkim, bo już przegrywamy. Myślałem, że mam mecz pod kontrolą, spokojnie 1-0 tutaj dogramy. Mieliśmy swoje sytuacje, atakowaliśmy, a tu kolejna sytuacja. No i przedłużenie na dalszy słupek tego zawodnika, no i pod poprzeczkę mi ładuje. Przegrywamy. Że teraz Kownacki. Dobra, jakąś mamy piłkę jeszcze. I uderzenie na bramkę, no nie! Trzeci raz. Nie wiem nawet, czy to był słupek, czy poprzeczka. Kownaś. Ale zgarniamy piłkę. Kownacki będzie miał sytuację. Kownacki teraz, żeby dobrze uderzył. Kownacki. Nie o to chodziło. Kownacki, może teraz Kownacki. No i technicznie uderzył bardzo ładnie. Oj, dobra, wracamy do gry. No dobra, Kownacki chyba tak nie potrafi. Przynajmniej go nigdy nie widziałem, żeby takie rzeczy robił. Ale we FIFA wszystko jest możliwe.
wyrównujemy stan rzeczy, to najważniejsze, więc jeszcze się nie poddajemy. Ładna, składna akcja naszego zespołu po ziemi. Nadziej mamy delikatnie bardziej to uderzenie i Kownacki w końcu trafia też do bramki rywali i mamy remis. A piłka trafia jeszcze Sala, ale nikogo tam nie ma, więc Sala idzie sam. Sala, no tutaj wyciągnął z tej akcji wszystko co mógł, bo już nikt tam nie szedł na dobicie. Teraz może będzie sytuacja, musimy to tylko uderzyć, dobrze, piłka wpadnie, tak jest. Kownacki chyba nie ma spalonego, bo już mi tutaj FIFA przerwała filmikiem, cutscenką. Okej, okay. Takiej ciszynki nie widzieliśmy, ale prowadzimy. Kownacki strzelcem kolejnej bramki. Teraz my odpowiadamy dwoma bramkami. Ale tutaj Kownacki był gdzie być powinien. Świetne podanie, tutaj dużo jeszcze pracy drugiego zawodnika, który strzelał, oczywiście słupek musiał być, ale dobicie już celne i teraz my prowadzimy. No i sędzia na moje szczęście zakończył to spotkanie. Najpierw prowadziliśmy, potem straciliśmy dwie bramki, ale potrafiliśmy się zebrać i wygrać jeszcze to spotkanie. Naprawdę Kownacki tutaj dużo pokazał z tego, co mamy nadzieję, że potrafi także w rzeczywistości. I po dwóch golach wygrywamy w tym spotkaniu 3-2. Oto właśnie wyniki półfinałów, więc w półfinale zagramy z Leicester. Dobrze, podejście drugie do sprzedaży Barreto. Nową kwotę, teraz już nie będziemy tacy chytrzy. 2 miliony niech dadzą mi z pocałowaniem ręki. No dobra, chociaż dostaniemy kwotę taką, jaką ma wykazaną wartość, więc myślę, że to będzie dobry deal, że tak powiem. I mam nadzieję, że się piłkarz dogada i opuści nasz zespół. Mamy jeszcze, widzę zaraz wypożyczenie Kownackiego, no zobaczyli chyba poprzedni mecz w telewizji albo na YouTubie u mnie. I gdzie on to w ogóle, co by mógł iść? Racing Club, gdzie to w ogóle jest? Oczywiście odrzucamy. Nie chcemy sprzedawać Kownackiego, on jest, będzie ważnym ogniwem naszego zespołu. Dobrze, przechodzimy do finału meczu z Leicester. Leicester przegraliśmy 4-2. Także mamy co się zrewanżować w tym spotkaniu. Dobra, strój tutaj jeszcze, żeby mieli czarne, nie będziemy się mieszać. Ale chciałbym spróbować nowy skład z jednym napastnikiem. Dwójka defensorów. No i trzech pomocników. To nie są skrzydłowi, tylko tutaj środkowi bardziej pomocnicy ofensywni. Zobaczymy, czy to wypali. Jak nie, to wrócimy do poprzedniego zestawienia, ale chciałbym po prostu spróbować inne ustawienie, bo nie zawsze będziemy grać na dwóch napastników. Będzie się to wiązało, jak będziemy grać z takimi markami jak, nie wiem, Inter, Napoli, Juventus, więc nie zawsze będziemy mogli dwójkę napastników wystawiać. I myślę, że warto przetestować właśnie taki skład. Czy będziemy kogoś brać jeszcze do tego składu? Myślę, że nie. Tutaj wszystko na zmiany mamy. Może tutaj tego nowego obrońcę, jedynie Felipe, który dołączył do nas teraz. Ogólnie 18-latek, też młody. Barreto, wiemy, jest już na straty spisany. Sala jest trochę niewypoczęty. Tutaj myślę zostawimy i spróbujemy w tej formacji zagrać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ten kto? Teraz świetne podanie Linetty, chyba to był... Nie, to był Prajet. Dobra, uderzenie Leicester. Dobrze, że niecelne. Ale gdyby trochę niżej ta piłka szła, no to kto wie, bramkarz miałby spore kłopoty. I uderzenie na bramkę, broni Audero. Dobrze, bo to leciało w bramkę chyba. Tak to wyglądało z mojej perspektywy. Zobaczymy jeszcze teraz na powtórce. Chyba leciało w bramkę.
sytuacja dla Leicester i teraz Audero, kolejna interwencja. Dobrze, że mam go jednak w bramce, bo tutaj robi cuda niekiedy. W ogóle zgubili moje krycie. No i dobre uderzenie. Gaston. Teraz piłka do Kownackiego. No Kownacki z główki zrobił chyba z tej akcji co się dało, no bo ta piłka nie była aż taka konkretna, żeby tutaj lepiej uderzyć. Jeszcze miał krycie. No super. Taki błąd. Na własne życzenie. Ogólnie nie do tego zawodnika chciałem podawać. No ale tak czy tak, no mój błąd. Niepotrzebnie. Stracona bramka. Czy tutaj remisowo było w tym spotkaniu. No i uderzenie na bramkę. Już myślałem, że ta piłka pomimo obrony wpadnie do tej siatki, ale bramkarz skutecznie przenosi ją nad poprzeczką i ciągle jesteśmy w grze. Quagliarella, no tutaj był sfaulowany myślę, ale jeszcze jakoś mamy piłkę. Teraz dobrze, będzie sytuacja strzelecka, uderzymy. Dobrze broni bramkarz, to znaczy źle, że broni. Schmeichel, dobre uderzenie oczywiście z naszej strony, dobitka też. Ale to powinno się zakończyć golem, myślę. Kto ponownie? Uderzenie na bramkę, Schmeichel stał w miejscu, obronił. No i sytuacja jeszcze strzelecka, ale niestety nie po naszej stronie, tylko po stronie zawodników Leicester i Iheanacho. Piłka odkręcała się od słupka. No i koniec tego spotkania. Przegrywamy po głupim błędzie, ale błędy też się zdarzają. No i Leicester, drugie spotkanie z nami i drugie zwycięstwo. Szkoda tego spotkania, mogliśmy tutaj zrobić więcej, ale Leicester przeważało. Dobrze, zobaczmy w kalendarzu co nas czeka. Oczywiście jeszcze trwają transfery, nie myślcie, że ja poprzestałem na tych transferach. Za ten puchar co graliśmy, płyną nam jakieś tam pieniążki, więc będziemy mogli jakieś transfery zrobić. A tu powoli zaczyna się już od pucharu z Perugią, a potem pierwszy mecz ligowy z Fiorentiną, ale w międzyczasie jeszcze transfery, więc bądźcie spokojni, na pewno jeszcze kogoś sprowadzimy. Myślę, że w tym odcinku to będzie wszystko. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie. Tu mówił Ghost, na razie, cześć.